Bilet elektroniczny SEWA jest nowoczesnym, wielofunkcyjnym nośnikiem biletów komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze. Zastępuje dotychczasowe bilety papierowe. Może być również elektroniczną portmonetką. Bilet elektroniczny SEWA ułatwi korzystanie z usług oraz skróci czas obsługi pasażera. Jest to pierwszy punkt, który uruchomiliśmy. Wyposażony został on w niezbędną instalację urządzenia do wydawania elektronicznego biletu. Następne punkty staną przy ulicy Wolności na poziomie apteki pod Koroną. Drugi następny będzie na 15 grudnia i na Sygetyńskiego 3. Jest już zainteresowanie, klienci dowiadują się z mediów już na temat właśnie biletów elektronicznych i już nas pytają, na czym to polega i gdzie mają to załatwić, mniej więcej od kiedy. Za kilka dni będą dostępne odpowiednie dokumenty, formularze do wypełnienia celem nabycia takiej karty elektronicznej. I również na przełomie miesiąca października, listopada taka możliwość pobrania takiego dokumentu będzie na stronie internetowej i każdy z klientów na specjalnej stronie internetowej również będzie mógł tą formalność załatwić drogą internetową, lecz pierwszą kartę trzeba odebrać osobiście w jednym z tych punktów, w punkcie, który zasugeruje sam klient. Duża wygoda, będziemy pierwsze odejdziemy właśnie od, tak jak pan prezes powiedział, od papierowej formy biletu. Na czym polega? Będzie każdy miał swoją kartę indywidualną i będzie szybciutko obsługiwany w autobusach za pomocą karty elektronicznej. Bilety nie są jeszcze sprzedawane? No jeszcze nie. Ale biuro już działa? Biuro działa i niedługo już będą punkty obsługi klienta również uruchomione w cieplicach i na ulicy Bankowej. Co zatem możemy dziś załatwić przychodząc tutaj? No na razie informacje. W niedługim czasie będziemy przyjmować wnioski na kartę.